Jest sobota, 22 września. Spróbuj sobie wyobrazić wielkie tłumy oraz Jezusa, który przemawia do zgromadzonych wokół Niego. Jak wygląda miejsce, w którym rozgrywa się ta scena? Przyłącz się do ludzi słuchających Jezusa i skup się na Jego słowach. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać wprost tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy, wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Wiele osób przychodziło słuchać nauczania Jezusa. Pewnie każda z nich miała do tego własny powód. Podobnie każdy z nas z różnych przyczyn słucha, przyjmuje
lub nie przyjmuje Jego słów. Spróbuj nazwać swoje motywacje i zastanów się, na ile są słuszne. Często to, co słyszymy o Bogu, nie jest dla nas od razu jasne. Uczniowie, którzy tak długo przebywali blisko Jezusa, także nie rozumieli wszystkich Jego słów. Nie bali się jednak pytać wprost o to, co było dla nich trudne i nieoczywiste. Niełatwo jest dostrzec w życiu to, co nas przybliża lub oddala od Boga, gdy nie staramy się Go coraz lepiej poznawać. Kiedy ostatnio rozmawiałeś z Bogiem na trudne dla Ciebie tematy? Jezus dokładnie wyjaśnia uczniom znaczenie kolejnych obrazów w przypowieściach. Niekoniecznie muszą się one odnosić do całego naszego życia. Możliwe, że odnajdziesz różne elementy przypowieści w różnych aspektach swojego życia albo na jego różnych etapach. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zwróć uwagę na te obrazy wschodzącego ziarna, które wywołują w Twoim sercu szczególne poruszenie. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują.
To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy, wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Na koniec porozmawiaj szczerze z Bogiem o uczuciach, które zrodziły się w Twoim sercu podczas modlitwy. Możesz Mu także podziękować za każdy moment swojego życia, kiedy czułeś, że wzrastasz i wydajesz plon. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.